Dzień dobry. Ah, Angel. I can't believe the angel is here. Are you the owner of the shop? That's right. At least for now. Adam sent me to pick up the new propulsion control board he ordered. I'm here. Is it ready? Uh-huh. It's ready. I even have a spare one, too. Good to know. Let's see. How much is that going to cost? Oh, no, no, no. You can just take this. I heard you've come to help us. Of course, I'll do what I can to help you as well. Really? Then I'll accept it. Thank you. In return, is there something else I can maybe help you with? Huh? Oh, no, no. It's just that you look like you had something weighing on your mind. Did I now? Oh, I guess I can't hide anything from you, Angel. Do you want to give me the full story? All right. One day, I was out working in the scrap plains of the wasteland when I ran into some nativas. I had to ditch my bike and my trunk during the escape. The bike got caught between hunks of metal. I had to leave it behind, or I wouldn't have made it out alive. A bike? Can you give me the exact location? I do have to go out to the wasteland. I'll go ahead and find out. Thank you very much. Nie, no nie wierzę. Ale tu same dzieci są na tym pustkowiu? Dobra, historia złomiarki, płyta sterująca. Okej, to już mamy. Kaja. Okej. Panie, co pan tu robisz? O, zaawansowany materiał. Wszędzie tu coś jest, więc powiem wam szczerze, tu będzie można dostać na głowę. Aha, i tu mamy... Tu mamy już to... To jeszcze wiecie co? Dziabnąłbym sobie tu. Aha, wejście do windy tu jest. Misje. Historia złomiarki. Można śledzić. Poszukiwania kota. No zrobimy sobie te... Kilka zadań takich i wtedy ocenimy, czy one są ciekawe, czy tylko takie poboczne wam pokazywać, jak... A te aktywności to już nie? Zobaczymy, nie? No to tak. Czy można tu sobie jakiś znacznik ustawić? Nie, chyba idziemy po prostu w tą stronę. To wyczyścimy sobie ten Zion na razie. I wtedy właśnie zdecydujemy, bo... Niestety, ale coś czuję, że akurat takie zadania to mogą być... mniej ciekawe, ale zobaczymy. Co to by było? O! A widzicie? Czyli tutaj też mogą być te Behemoth Red. Te puchy tu mogą być. Oj. An engineer in a place like this. Oh. The body cell is turned off. Nikt nie wierzy w to, co mówię. Jesteśmy zwodzeni przez fałszywego proroka. Kołyski nie kontrolują ludzie, lecz Nativa. Chcą nas przekształcić w Nativa. Poczekajcie, a zobaczycie. Żal i rozpacz już wkrótce zawładną Zionem. A? No? A jakby tak było? Ej, serio? I to jest ukończone? Udać się do tablicy. Kurde, to takie... Takie zadanka, to nie, no to... Nie wiem, czy to będziemy robić, ale zobaczymy. A tu jest kolejna pucha? Tu nic. Zobaczymy. Właśnie teraz trzeba sprawdzić... Jak te zadanka wyglądają. To ciężko mi się tutaj porusza po tym świecie, ale... Okej, to chyba pani. Te mogą być lepsze.
Halt. This is a restricted area. I haven't seen you around Zion before. Identify yourself. Wait. I'm an airborne squad member from the colony. Huh. So you're an angel. What brings you here? Looking for a tour? I was curious about the song coming from inside. I heard the Prophet gave you permission to enter the city, but that doesn't mean you can go around as you please. Of course, those who've lived in the comfort of the colony don't know anything. I don't mean any harm. I apologize if I've caused you trouble. Enya, you okay? There was a time when this bar used to be full of people. Now it's just so empty. Empty and dark. And Enya, same story. I wonder how long she can keep singing with her body in the state it's in. I don't even know why I'm talking about this. It's pointless. I'm trying to be sensitive, but if you need help, we might be able to fix her. After all, we do have engineering support from the airborne squad. What? Is that so? But I have no way to repay you. No, I don't need anything. I don't need any kind of incentive to save someone. All right. In that case, could you help me? Lekko, chłopie, to może być ciekawa akurat historia. Ale kurde. Co się z tymi ludźmi tu dzieje? Enya? Hey. What? Yeah. I guess you're not gonna help. No, ignore me. Sue, I have a question about Enya's condition. What? Shouldn't Zion's engineers be able to do something to help her? They can't. I heard they're lacking in just about everything they need. Technology, funds, basic resources. Attempting anything is only gonna make things harder for them. Okay. I'll relay this to our engineer right away. Okej, czyli teraz pójdziemy do naszej inżynierki. To można zagrać? To tak specjalnie, okej. Rozumiem. Rozumiem koncept. Czyli tak, tu byśmy mogli... Handlarka informacją jest. Zaginiony mąż. Tu będzie to zadanko, czyli pozbieramy sobie wszystko tu najpierw, nie? Pozbieramy sobie wszystko tu. Te FedExowe może będą mniej ciekawe, a te takie poboczne fajne. To spoko, no to tak, tak się mniej więcej to będzie prezentowało. Bo i tak, no, zwykle te właśnie azjatyckie gry mają problem z pobocznymi. Ostatnio Final dawał radę, ale... O, większość ma spory problem. Co tu się dzieje? Kot! It's my client's black cat, but now it's a cold, dead body. What do I do? No nie wierzę. Znajdź czarnego kota. Udać się do tablicy. Nie, to jest jakiś hardcore. To jest zadanie, tak? Dobre, dobre. Nie szczypią się. No powiem wam, że jest takie nawigowanie po tym. No albo dają znaczniki, albo nie dają, nie? Bo my mamy znacznik, ale... Ale nie ma takiej minimapy. O! O, dobra. Łe, ale nuda. Może ktoś chciałby ze mną się pobawić. W co zagramy? Co powiesz na to? Ja dam ci do rozwiązania prostą łamigłówkę, a ty spróbujesz ją rozwiązać. Jeśli wprowadzisz poprawną odpowiedź do urządzenia wejściowego przy windzie prowadzącej do komnaty obecności, dam ci nagrodę. Tylko bez zgadywania, dobra? Co tu jest grane?
Aha, to jest 4, jakieś 7, 8, to jest... What? O co tu chodzi? Dobra, nie wiem. Trzeba to rozkminić. Ale to jest chyba mnożenie, nie? Ej, wiecie co? Jedyny szyfr, jaki widzę, to jest... pomnożenie. 4 razy 7 to jest 28, nie? 7 razy 8 to jest 56. I jak się doda to, to jest 84. Znaczy, musielibyśmy zrobić... 30... 42... I teraz jak dodamy, to jest 72. No. Dobra, czyli taki jest szyfr. Czy my mamy już wrócić? A, chyba tak. Teraz już możemy wrócić, nie? Bo mamy wszystkie zrobione. Looks like there's a lot of activity. Tu się dużo dzieje. Let's take a look at some of the stories of the citizens. A, śpiąca królewna jeszcze jest. Gdzie my to mamy? Śpiąca królewna. Zaginiony mąż. Wróć do tablicy i zdaj relację? A czyli to można śledzić? Dziwne. Jak my mamy tu zdać tą relację? To chyba tej pani. Zaginiony mąż. Aha, tu się po prostu to kończy, tak? Ale jazda, w ten sposób. I trzeba po prostu oddać. Ale dużo golda dostajemy. Oj, bitcoiny, dobra, elegancko. A to gdzie jest? To jest gdzieś tam. Dobra, jak mamy te bitcoiny, Roxanne, to można śledzić. Thank you so much for bringing a little bit of light into this dark alleyway. I didn't come here for your compliments. Very scary. What is it? Jak macie? Trzeci poziom relacji. To jak? Dobra. Mamy stroje. Wszystko kupione. Może później będzie coś więcej. Angel. See you later. Bye bye. All right. Stay safe, Roxanne. Bye bye, Maszkaro. Czyli tak, jakbyśmy chcieli... To gdzieś tam to się... Ej. Sprawdź co z żoną klienta, która śpi w kołysce. Dobra, to tam idę. Nie było nas tam? Dobra, zobaczymy. Ej, to wiecie co? To tu musimy iść, bo ja myślałem, że to jest ta łamigłówka, ale to nie jest to. Czy mogę coś tu zrobić, wykonać? Nano kombinezony mamy. O, proszę bardzo. Cybernetyczna sukienka. Dziurka od klucza. Eksploracyjny. To fajne. Planetarny kombinezon. Tu mamy te materiały, tak? To po kolei chyba. Od dołu lecimy. Pyk. Kombinezon desantowy. Wyposażyć elegancko. I tu już nie mamy tych materiałów. No to będzie trzeba zbierać. Oj, będzie trzeba zbierać. Taki mamy, proszę państwa. Będziemy wszystkie ogarniać. Puścicie nas? Dobra. No i teraz tu jest gdzieś w ogóle zadanie. Zanim. Kurde, jest strażnik, chłop. Nie, ci to mi się wydają, że to będą jakieś złole. To musi być jakiś twist. Jakby tak po prostu uratować ziemię i ubić tych Nightiba, to by było za łatwo. Ale ktoś tu chce? No tu jest serio zadanie jakieś poboczne. W kołysce ktoś śpi. A to tam. Let's see. If I enter the name in the life support device. O, stan zdrowia. Korzystny tryb snu. Tryb snu jest aktywny i uruchomienie są jedyne
Nieruchomione są jedynie funkcje niezbędne do podtrzymywania minimalnego życia. Do aktywacji fizycznej potrzebna jest energia. Wiadomość od śpiącej osoby. Nie szukaj mnie, uciekaj, durniu. O! Śpiąca królewna. Ej, serio? Ja nie wierzę. I teraz pytanie. To są takie bardzo krótkie historie. FedExy, jakieś tutaj sprawdzenia stanu zdrowia, nie wiem. Czy ktoś żyje, nie żyje, cokolwiek. Czy chcecie zobaczyć te wszystkie? Czy robimy po prostu te poboczne? No bo coś czuję, że tego będzie sporo. Ja będę to robił. Aha, i kolejne są. Ja cię kręcę. Zgubione urządzeniem. Dobra, to na razie nie robię. Na nagraniu, tak wam powiem. Na razie nie robię na nagraniu, tylko zobacz, dajcie znaka. Zobaczcie, jak to wygląda najpierw. I czy robimy właśnie na odcinkach, czy bardziej te takie poboczne, które tu są. Bo te to spoko, nie? Te są, myślę, że mogą być fajne. Porozmawiaj z Lili. Tu mamy wyposażenie. No i tu są te wyglądy. No, a to lecimy później na te pustkowia, tak? A nie, bo to jest w ogóle zlecenie. To też to będzie na pustkowiach. Kurde, ale jaja. Oj, bardzo dużo tego nawalili. No więc na razie zobaczcie. Zrobimy sobie jeszcze te poboczne, bo te poboczne mogą być spoko. I wtedy sobie zdecydujemy. Tam się chyba na te pustkowia już idzie. Protokół. Protokół Eve. A i tu dostajemy właśnie te procenty do linii. Oh, Eve. Come take a look. Come. Huh, a drone? Stretch your arm out in front of you. Go on. The drone is different. Yes, this is no longer the drone you knew. It's an all-new, upgraded Drone 2.0 that can launch long-range projectiles. No, this is more than just an upgrade. It's an evolution! Dobra, mamy giwerę. Szybko poszło. Tryb dystansowy. Dobra. Now, focus. Focus. Dobra, jest. Powiem wam, że jest czułość bardzo mała, więc ja sobie to zmienię. Nie no, nie da się trafić. Co jest grane? No nie, no dobra, to jest zepsute coś, nie? Relax. Widzicie to? To jest dziwne. Ale pewnie będzie działało w przeciwników. Colony Tech at your service. What do you think? Damn kid. Tinkering with my drone. It'll be very useful for the mission. Thanks, Lily. Great. Let me know if you ever run out of ammunition.
No fajnie, fajnie. A tu coś właśnie mamy. A, to jest edycji deluxe, patrzcie. Teraz dopiero. Popytaliście też. Jakiś kombinezon. O kurde. Astronoma. Nagroda specjalna. Dodatek, który można... Okulary połówki. Ojej. Pakiet astronoma. Zmienia wygląd drona. Wygląd Adama. Płaszcz. I taki pakiet astronoma. Coś tam jeszcze dostaliśmy. Dobra, sprawdzamy. Kombinezon astronoma. No dobra, fajny. No dobra, fajny. Okulary połówki. Dobra. A, będziemy wszystko... Aj, tu są te jakieś. Będziemy wszystko sprawdzać. Pakiet astronoma. Płaszcz. I strój. Dobra, wszyscy są złoci. Złote anioły. Okularki są. I co my tu dalej? Bo teraz mamy te questy, nie? Tak, to tego zrobimy. I want to go to the wasteland too. Or do you think I'd just get in the way? Pulpit naprawczy, dobra. Najpierw to sprawdzimy. Nowe funkcje, o! Czyli egzokręgosłup, tu są kombinezony, tu jest Eve, na razie nic nie ma. Dron jest. Moduł ulepszenia drona. Wyrzutnia ładunków niszczących. Po wybraniu ogniwa niszczącego w trybie dystansowym, przytrzymaj R2, aby naładować energię i pójść, aby wystrzelić ładunek niszczący. Ulepszenia umożliwiają ładowanie maksymalnie 3 poziomów. Poziom naładowania i czas trwania wiązki zwiększają się wraz z czasem przytrzymania przycisku. I sporo tu jest rzeczy, nie? Teraz tak, tu mamy wyrzutnię żądeł, ulepszenie pocisków. Siła. Hakujące. Tak, to bym chciał. Skaner. Wykrywacz puszek. Ja nie wiem, czy to puszki. Pociski wybuchowe. Nawigacji. Żądeł. Ciekawe, a tutaj co mamy? Do poziomu drugiego to jest to. Dobra, to wszystko tutaj po kolei. Po wybraniu żądła w trybie dystansowym przytrzymaj R2, aby wystrzelić żądło w trybie naprowadzającym. Możesz skupić ogień i namierzyć wrogów w obrębie określonego zasięgu. Pójść przycisk, aby wystrzelić pociski wymierzone w cele. O kurde, sporo. Lily, I have to ask you something. I found someone who's been injured very badly. She's too weak to speak, and there's no chance of her moving. The technology here won't do. Do you think you might be able to help somehow? Well, yes. But do you really think this is a good time? The people here, they have negative feelings towards the colony. Many of them think they were abandoned. I want them to see that our mission isn't just for the sake of appearances. Our mission is to save mankind. Ah, yep. Typical Eve. I can give it a try, but I can't guarantee a complete recovery. Also, there's a lot I'll need to prepare. I understand. Just tell me what you need. I'll send over the list. And please try not to spend too much time on this. After all, we still have a mission to complete. I know. Thank you. Widzicie? Mówią, żebyśmy robili fabułę. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze. I teraz... A! Ostateczne nanoczęści. Pompę beka jakąś. Okej, okay, fajnie. Czyli tu mamy to, czyli tu mamy te misje. Udaj się na równiny złomowe. No, to te będą okej, ale te mniejsze to już myślę, że później. I to już wszystko. O, zbierz. Tak, to muszę zebrać te części.
I brought back what you asked for. Here. Great work, Eve. How was your walk around the city? It looked a little sad. So much empty space. Anyway, let's go to the wasteland, Adam. Well, there are still some issues with the Tetrapod steering system. So I'm afraid we're not able to leave just yet. Then when will you be ready? Unfortunately, it's going to take longer than a day. Then I'll go ahead on foot. You can use the drone to guide me. What? The wasteland is a lot bigger than you think. I can't just sit here and wait. In fact, I want to see the wasteland with my own eyes. You're one of a kind, Eve. All right, I'll guide you with the drone. Eve! Please be careful! Yes, thank you. The wasteland is that way. Dobra, to idziemy z babcią, będziemy szczelać. Eve! Eve! There's something I didn't tell you. It's about time the drone got an upgrade. Come over here. Nie no, ja już ulepszyłem. I want to go to the wasteland too. Or do you think I'd just get in the way? Tak. O any. Eve, it looks like you haven't collected all the items, right? I'm not sure about all the rest, but I believe that finding the mind map copy here on Earth will not be easy. Well, okay. I wonder what the data is used for. It's vanilla artificial intelligence data that has not gone through machine learning. It can be implanted into an individual with severe AI damage, just like our patient, and used as a boot disk. We're going to have to investigate where it might be. All right, I'll keep that in mind. Właśnie ciekawe, gdzie jest ta pompa, nie? Czy to będzie taki normalny przedmiot, czy ja muszę tam iść do tej klientki? Ale dobra, na razie to zostawimy. Co tu jest grane? Nowa misja? Ej, oni są nienormalni. Tu w ogóle są, udaj się na pustkowie. Aha, tu będą te części. Nie no, trochę przeginają pałę, nie? Dobra, trochę przegięli pałę. Tam jest mnóstwo tych zadań teraz. I one w sumie wyglądają jak poboczne. Ale nie no, tak to nie będziemy. Tak to nie będziemy się bawić. Angel, you'll need useful information in order to operate outside of Zion. Did you know that there is an information dealer in the city? I think it'll be worth it for you to meet that person, despite their character. Tak? Handlarka? Nie, to ja się tu chyba spotkałem już, nie? Tu i tu. Udać się do handlarki informacjami. Nie, no serio? Ale to ona coś nowego teraz będzie wiedziała? Wątpię. Roxanne. Angel. Thank you so much for bringing a little bit of light into this dark alleyway. I didn't come here for your compliments. Dobra, nie, no tutaj nic nie ma. Patrzcie, jacy wariaty. I tutaj są te zadanka, dobra. Nie, nie, nie. Czyli tamten nas po prostu tak przywiódł. Gdybyśmy tam nie byli wcześniej. Powiem wam, że trochę nas zaspamowali. Na razie taki minusik. Bo giera fajna. System walki super. Rozbudowany, ciekawy. Oj, teraz mamy punkt orientacyjny. Tu mamy pustkowia. Aha, to najlepiej jak ja bym to brał, nie? Ścieżka pustkowie. Najlepiej jak ja bym brał te punkty szybkiej podróży. A, to dobra, to będę używał tego telefonu. Gdzie mnie teraz wyrzucicie? Najlepiej jakby było u tego chłopa. A nie. Jeszcze lepiej.
The lone and level sands stretch far away. This is the largest land I've ever seen in my life. And yet danger lurks around every corner. Watch your step. If you trip, you might find yourself caught in the arms of death. All right, I've entered the scant coordinates of Altus Lavoir. Let's go. Dobra, idziemy na pustkowia. Nie wiem, gdzie mnie wywalili. Ale to jest chyba tutaj blisko. Czyli te bitcoiny, to my możemy sobie opuszczać niekiedy... Niekiedy nasz obóz, nie? Let's see. It looks like a good amount of the camp's energy is being supplied by nearby areas. I think there's an issue with the supply network. What can we do about it? This is gonna be tricky. Tam była jaszczurka. Outside of Zion, there's a solar tower that supports energy links to nearby facilities. It seems like there might be a problem with the tower. We're going to have to go and check. Okej, jakieś wieże jeszcze. Oby nie było Ubisoftowe. Nowa misja, restart. Dobra, dawaj jaszczurkę. Może bukłaka mi ulepszą. Albo Omnibolta. Gazeta. To dostałem. Chyba nic fajnego, albo to było już wcześniej pokazane. To tak, gdzie my jesteśmy? What? Aha, tu mogę te rzeczy znaleźć. Co tu jest grane? Tu jest misja główna. Równiny. Tu są takie misje, restart. Nie no, oni zwariowali. Dużo tego, nie? Wieża słoneczna. Nowa misja, złomowisko. No nie, to tu już mamy wszystko. Ale jaja. Jeszcze sprawdzę, bo tutaj nas od razu wrzuciło. Co to za szybki? Nie powiem wam, że ja jestem w szoku, jak oni skonstruowali ten świat, nie? 40 zadań na start. Wiem, że w finalu też tak zrobili, ale... To miała być liniówka, nie? O, i teraz tak, znajdź urządzenie. Tu powinno być jakieś urządzenie, tu jest. Bo właśnie to chciałem zrobić, a nas wyrzucili. Is this it? It was submerged for so long. I wonder if it's still functional. I should check it out. What is this? The identification codes match. Urządzenie? Udać się do tablicy? Nie. Ale jaja. To my jednak robimy te FedExy. Dobra, tu już wszystko. Tu w ogóle jest zadanie, nowa misja. Aha, to ten chciał coś od nas. I tu jest wróć do tablicy i zdaj ogłoszenie. Dobra, to idziemy. Ale jaja, no trochę jest zagmatwane na start, bo tego bardzo dużo zrobili. Ale okej, jak już teraz otwarty świat jest, no to otwarty świat. Chociaż tu by się przydała struktura normalnej gry bez zadań pobocznych, nie? Co myślicie? Jeszcze, że tu bym przyjął bez zadań pobocznych takie, wiecie, Sekirko albo po prostu taki Souls liniowy. To byłby lepszy. Chociaż zobaczymy, to może są takie półotwarte te obszary, na to wygląda. Dawaj rzeźnika! Mam te? Dwa te? Mam. Tu można strzelać. Wow. Pocisków nie jest jakoś dużo. Kurde, fajny. Przyjemniaczek, przyjemniaczek. Dobra, no to teraz zaczynamy gierę. Zaczynamy gierę.
Tu nie przeskoczymy, co? Zaginiona żona. Dobra, czasami sobie będę śledził, bo... Karta pamięci Amandy. Nie, dobra, ja wam powiem, że jak przy okazji coś będzie, to okej, ale... Ogólnie FedExy nie. FedExy na nie. Jak się tutaj dostać? Bo my byśmy chcieli ten restart, nie? Tak, ten restart, ale to trzeba będzie chyba w koło tutaj. O, tu w ogóle jest przejście? No, albo tam, ale tu powinno być przejście. Tak. Jałowa ziemia jest. Nie weszło. Dobra, walka tutaj jest naprawdę fajna. To nie ma co mówić. Mnóstwo kombosów, jakichś umiejętności. Włączyli takiego slashera z troszkę souls-like'iem. Jest okej. Okay. Ej, 5 punktów mamy w ogóle. Szybko te punkty idą. No i teraz już jest okej. Okay. Teraz już jest okej, okay, ale tych zadań to za dużo nawalili. Ale spoko. Nie trzeba robić, nie? No ale tutaj nie awansować sobie i nie robić drzewka, to aż głupio. Te umiejki wyglądają spoko. Kurde, jak zablokował. Super ekstra. Co ty robisz, wnusiu? O, patrzcie. Pyk. Słaby punkt. Ej, serio mnie tutaj zablokował? No nie, no. Co za dziadyga, ja tu walczę z chłopem, a tu mnie jakiś pancernik. No, takie ładne kombo zrobiłem. Nie, no, tak się nie robi, pani. Pani tu ładnie kombosy robi. No wy przeszkadzacie. Wstyd? Hańba. Dobra, a tu jeszcze takie mimiki wychodzą z puszki. Dobra. Udaj się do wieży słonecznej. 6 punktów mamy. Ale hardcore. Nie, dosyć szybko się tu biega. Czyli to jest takie przyspieszenie nieziemskie. No i fajnie, że też to nie są jakieś takie bardzo gąbki na pociski, nie? No bo nie są, bo to kilka ataków jest git. Jeszcze bym sprawdził, jakbyśmy po cichu. Ale to bym musiał... To bym musiał chyba nie biec. No nie, znowu te małe będą karakany. Ale kombo z tym odbiciem się od wroga jest fajne. Jest fajne. Nie, serio? Jeszcze to zrobił? Dobra, zaciukany. Chociaż wolę oczywiście mieczykiem, ale jak jest kombo z bronią palną, okej. Okay. No problem. Dużo tych takich tekstów, nie? A to wszystko nam daje expa. No niby tu się dostaniemy. Wrogu! Staniesz wrogu? Nie? No patrzcie, jak ładnie teraz parowanie idzie, nie? Super koks. Dobra, daj ten, żebyśmy czasem tu nie zginęli. No, jakiś nowy typ przeciwnika, co? Słaby typ przeciwnika. Ale tu się, kurczę, te umiejętności farmi. Dajcie spokój.
No to są takie małe. No nie, no walczy się super. Jak już sobie odblokujecie te ulepszenia na uniki, na kontry i tak dalej, to się normalnie walczy, bo to moim zdaniem powinno być domyślne okienko. Takiego skilla nawet nie ma co dawać. Powinno być normalne domyślne okienko tego parowania. Ustartowe to było jakieś absurdalnie dziwne. Oj, tu można sobie użyć. Obracanie. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy my tutaj na tą górę, czy tam. Pewnie to będzie tam potrzebne. Dobra. Później sprawdzimy. Albo tutaj. Oj. Jesteśmy jak w Dune, na pustkowiu. Czerwie zaraz wyjdą. Hopie! Nie wiem, czy można... Nie, to on by musiał w ogóle nie walczyć, nie mieć paska jeszcze, nie? Faktycznie nie ma osłony. Nie no, ładnie wchodzą te parowania. Ładnie. Czasami jakiś tam atak jeszcze dorzuci kolejny, ale... Jak w miarę widzimy, co robi, to spoko. Tu można sobie doładować jeszcze taki. Patrzcie, jak bije, nie? Doładowane są spoko. Mamy ładowane pod trójkątem i pod X-em. I to jest ta wieża. Nie. Pogadamy z nim. I'm service 001, standard service drone. Requesting administrator assistance. An error occurred in solar tower Orca A091078CQ. Reboot sequence status failed. Cover device malfunction. Requesting administrator assistance. The error cannot be resolved with the current service drone functionality. Stopping power supply to nearby facilities. Update, supply camp status, inactive. Administrator confirmation required. Hang on, I can't figure out what you're trying to say. Are you saying that the solar tower cover is damaged? I am sorry. Service drone. Language capabilities limited. Cover device requires confirmation from administrator. Resolve error as soon as possible. Dobra. Będziemy musieli na górę pewnie wejść. Rozwiąż problem wieży słonecznej, ale ładne tutaj. Ładna farma jest. Spróbujemy tam wejść i ciekawe, gdzie mi będzie potrzebny ten klocek, nie? Bo tutaj niby nie. O kurde. Czekajcie, zobaczymy. No tutaj już jest koniec gry. To wchodzimy na górę. Oj! Platformer! Ale dymy. Okej, czyli wieżę z Ubisoftu mamy. Specjalnie dali takie coś, nie? Specjalnie. No tu jakbyśmy spadli, to nas złapie chłop. Okej, problem wieży. Gdzie on leży? Gdzie leży problem? Czyli to będzie chyba zasilanie na całych pustkowiach, nie? Ej, serio? Powiem wam, że tu to mogłem spaść. Kurde.
taka postać troszkę bezwładna w tym momencie, ale chyba damy radę, co? Okej, no jeszcze mamy te dasze ewentualnie. Ej, patrzcie to. Aha, tu jest lina. To jest skrót w ogóle na sam dół? No, chyba tak. To dobrze. Dawaj kombinezon. A, egzokręgosłup kamuflażu. Zmniejsza pole widzenia u wrogów. No można po cichu działać. No ale jak widzicie, ta walka jest fajna, więc spoko. Jak kogoś tam załatwię po cichu, to będzie. Jak nie, to nie. System error. Reboot failed. There must be some kind of issue with the facility. Co tu się dzieje? Jeszcze wyżej? Proszę mnie tam podstawić na górę. Chyba nie chcą. Dobra, idziemy jeszcze wyżej. Kurde, tu się boję, że spadnę normalnie. Nikt nie oberwał? Jest drugi robocik. Thank you, administrator. Thank you. System maintenance may now resume. Good. At least the drone is intact. Kurde, dobra, platformery to będą hardkorowe. Wam powiem. System is now all clear. Reboot successful. Cool stuff. To fajne, ale... Stresik jest na platformach, bo ona się tak porusza. No wiadomo, że to nie jest przystosowane do platformera. Bardziej do walki. Did that solve the problem? I'll have to check it out. Dobra, będzie git. To idziemy chyba teraz do ognicha, co? I stamtąd pójdziemy chyba dalej. Cool stuff. Elegancio. Jup. Aha, tu jeszcze miałem pogadać? Czekaj. Porozmawiaj z tym na dole, nie? To jak gdzie zjadę? Aż tutaj. Dobra, fajnie. Żyjemy. Solar tower reboot sequence completed. Power return to facility. Status operational. Many thanks to the administrator. You are the best administrator. Administrator of the month. Do you even know what the administrator of the month means? Administrator of the month is administrator of the month. Solar tower status normal. All functions available for use. Resuming maintenance tasks. Great. Now we should be able to use the camp again. Those things, or, well, the drones. Do you know how long they've been protecting this tower? I couldn't say, but I'm sure they'll continue to protect it up until the energy runs out. No ale to jest słoneczne. Mission complete. Kurde, dwa punkty. Mikrorozwój, mikrosilnik, mikronapęd? Słucham? Mikrorozwój, proszę państwa. Czyli tak, ważne obiekty, wieża słoneczna. I tu mamy to, nie? Ukryta ścieżka, obozik. Tu jest zion. Tu można sobie zebrać te elementy. A tu jest misja. Dobra, to tu wracam i stąd sobie będziemy zwiedzać. Dobra, i mamy ten obozik już, tak? To już wszystko działa. O, zobaczmy sobie te umiejętności, ja cię kręcę. 8 punktów. Co byśmy tutaj mieli? Atak łańcuchowy. U udanej zasadce napaści. Łańcuch bety.
No to jest niezłe. Tutaj co jest? Cios z powietrza. Łańcuchowy zryw. Zwiększa dystans szarżowania, siła ataku zrywu. Dobra, niech będzie. Tu takie pojedyncze też sobie zrobię. Zasadzce napaści. Nie, to nie jest jakiś super. Ładowanie energii beta, dobra. O, to bym sobie spróbował. To jest game changer. Odbicie. Tu już nie, a na przykład umiejki, bo to używam, nie? Odzyskuje część. Siła ataku. Super. O, to są w ogóle inne perki teraz. Przełamanie. Obrażenie osłoną. Dobra, niech będzie. Kurde, super opcja, nie? Łańcuch bety. Kurde, super opcja. Cios z powietrza, łańcuchowy zryw. A tu przetrwanie. A to co nam dawało? Ładowanie energii. O, dobra. Po parowaniu. Idziemy odpocząć. Mega sztos. Nie, drzewka są ok. Aha, czyli tu nie ma jakiejś fabuły. Nie ma fabułki. Pulpit naprawczy. O, egzokręgosłup. Ulepszenia maksymalne. Dronik. A, mogę jakieś kombinezony? Nie, nie mamy tych ostatecznych materiałów. No, żeby to wytworzyć, to trzeba się napracować, proszę państwa. Może dopiero pod koniec. To co my mamy teraz? Czyli spróbujemy iść tu albo tu. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!